Siemanko, z tej strony Sermisiek, a ja witam was w kolejnym odcinku serii Mountain Blade 2 Bannerlord. Jak widzicie, troszeczkę tutaj nasz front się przemieścił. Nie jest kolorowo, niestety, ale są bardzo silni nasi wrogowie, no i przejmują nasze ziemie. Co mnie niezmiernie martwi, bo no, tak nie powinno być. Dodatkowo palą moje ukochane wioski, grabią je tutaj, aż miło, więc bronimy. Dlatego musimy im pokazać, jak kończą wrogowie naszej pięknej ojczyzny i co się z nimi dzieje. Chyba ich nie doścignę tutaj na tym polu. Dobra, nie ma co ich gonić, bo nam tu znowu spalą. Dużo się dzieje, nasze armie gdzieś tam jadą, zaraz zobaczymy, co te nasze armie robią. Gdzie są w ogóle nasze armie? Dobra, odbijamy zamek, Kaldok jedzie. Kaldok się chyba zdenerwował i gdzieś tam jedzie też się tłuc. No, muszę powiedzieć, aha, ja muszę jeszcze coś jedno sprawdzić. Prisoner, kurde, no prisoner. Ta lajka, to, ta litka, to ona jakaś jest taka śmieszna trochę. Ciągle wpada w niewolę, zaczyna mnie wkurzać. O, Apis, powiem ci tak, wkurzasz mnie, gościu. Ale będzie bitka, 140 na 100. 80. No i bijemy się o naszą wieś, którą bronimy tutaj aż miło. No bronię te wsie, bo szkoda mi tych zacnych rekrutów. A jednak tutaj bardzo dużo narekrutowaliśmy. Nawet bardzo, bardzo. Pięknie mamy teraz tych łuczników. Dobra, Archerz, pięknie. Dawać trochę niżej. A piechota też trochę niżej. I co oni robią? Oni idą na wzgórze i chyba ani im się śni, żeby tutaj do mnie podejść. Ja sobie pójdę trochę strzelać. Pięknie się prezentują ci nasi. Ciekawe, czy będą chcieli mnie atakować, czy raczej odpuszczą. O. Bardzo, bardzo mnie to ciekawi. Chyba zostaną na górce i tyle, i odpuszczą. Zobaczmy, co to się będzie działo. Czy idziecie tu, chłopaki, czy nie za bardzo? Ja sobie sprawdzę, jak daleki zasięg ma mój łuk. Dosyć daleki. Jeszcze dalej trochę celować. Jest trafiony. Dobra, biegają bez sensu. Trzeba tu z nimi zrobić porządeczek. Nie, tak. Infantry. Pięknie. Denerwuje ich to, że ja w nich tak tu te arołki posyłam. Kolejny, pięknie. Szybko nasi biegają, już nawet są wyćwiczeni dosyć. O, tu wróg nas próbuje sflankować, ładnie. To powodzonka im życzę.
Trey! Get moving! Charge! Dawaj tymi dzidami, jest. Lecimy w nich. Ale ładnie dostali. Headshot, dobra. Ten podnosi tą dzidę, żeby rzucić. Dobrze są, patrzcie. Zbierają dzidy, podnoszą i nawalają dalej. Hono tu na solówę. Tego makunia, bo... Dobra, nie dałem rady szkół zdjąć. Pięknie. Wygrana. Pięknie. Pięknie, renomy. Dawaj do więzienia, gościu. Milita, tylko ole więźniów. Ole naszych tu się naprawdę rozwinęło. Pięknie awansowali. No muszę przyznać, że... A, za dużo więźniów, patrzcie. Ale rekrutów mieli, sporo rekrutów, prawie samych. To my też jedziemy po rekrutów, no i bronimy tutaj dalej tych wsi. Nie ma żadnych lepszych, szkoda. No i jedźmy. Po pierwsze, to jedziemy sprzedać więźniów. A po drugie, zaraz może uda nam się jeszcze tu kogoś fajnego zarekrutować. Off Castle nam się nie przyda na pewno. Dobra, tak, rekrutów jakichś lepszych macie. O, ale ultranerów dużo. Dobra, bierzemy, jest. Taberna. Ale kasiurki, pięknie. No i arena, no, jakbym mógł nie dołączyć do turnieju, może w końcu ugramy. Wow. Cały aksy. O, mordeł, ale mnie trafił skubany. Pięknie. Yeah. Uff, dobrze, udało się. Ale w topornikos. Teraz Aroła. Dobra, jest. Udało się. Nasz team się dostał. Co prawda zostałem powalony, ale się udało. Kurde, ale szybki. Hono tu. Jest. O kurde.
Dostał heada. Ho, ale go zdjąłem. Ale pięknie go zdjąłem. Yeah. Pięknie, ale kasiurki. To jest to. Wygrany turniej. Piękniusio. Ale ładnie. No i tradik. Wspaniałego. No muszę powiedzieć coś wspaniałego normalnie. Two-handed, one-handed. 79. Okej. Okay. Żarcie by trzeba było jakieś fajne kupić, bo widzę, że nam jakieś tutaj słabe to żarcie już mamy. Nasi muszą się cieszyć. Grapesów wszystkie bierzmy. Ryb mamy dużo. Oliwek bierzmy też wszystkie. Masła dawać, masło, sery. Mięcho, dawać mięcho. Dawać wina też, nawet piwerko, ale drogie jak cholera. Drogie jak cholera, dawać też to wino, koniec. Niech się cieszy moja armia, dobrze walczą, trzeba o nich zadbać. Aha, jeszcze mamy chyba trochę ponad stan. Tak. Okej. Okay. No i jedźmy zobaczyć, czy są jacyś lepsi rekruci i zobaczmy, co to się dzieje na tej mapie świata. Dobra, nasza lajka już uciekła, super. Bolter zamiast Volunteera, okej. Okay. O, Kaldo gdzieś tam jedzie walczyć. Ci to chyba już tam przejęli, super. Super, super, super. To tamten off dostał. Bo miało być głosowanie. A, Kaldok se kofią. To dobrze. To super. Też mnie to cieszy bardzo. No i tu już wszystko widzę. Jest fajnie. Tu jest fajnie. Tu jest fajnie. No i lećmy zobaczyć te nasze wioski. I jedziemy na front pomóc Kaldogowi. Zaraz jadę. A nie, dopiero ten. Bo tu ją. Dobra, niech dostanie. Mi to w ogóle nie potrzeba. Już myślałem, że przegłosowali dawno i dopiero głosowanie robią. Dziwne. Dobra, jadę do moich wsi zobaczyć, co tam ciekawego. A ta już wyszła z niewoli, ta moja. Gdzie ona jest? O. Nie, chodź dalej. Pięknie, raz, dwa, trzy. Jest super. Trzech fajnych rekrutów. Cudownie. Zobaczymy zaraz, jak się tam radzą w tych moich wsiach. O, 36 lutersów. Fajnie by było tam najechać. Tu nikogo. Lecimy zobaczyć, co tu się dzieje. Ci tam za tą moją karawaną gonią. Co tu ciekawego? Kasiurka się już prawie skończyła. Budowa idzie bardzo fajniusio, milusio, nawet super. Budujcie tu wszystko, co się da. No i jedźmy jeszcze zobaczyć, co tu w tej naszej wioseczce jest i jadę na front. O, wy lutersi, patrzcie. Wieśniacy zadowoleni, pomogliśmy im cudownie. Co tam z Kaldogiem się podziało? Gdzie ten Kaldog? Ty nie ma tej armii? No, nie ma. O. Jedziemy jeszcze po lepszych rekrutów. Jadę po lepszych rekrutów i zaraz będziemy ogarniać wszystko. Jak już tu jestem w pobliżu, to już warto by było po tych rekrutów pojechać, zobaczyć, co tu się jeszcze dzieje ciekawego. Może mają też do pohandlowania coś ciekawego, to też by było ciekawie. Wow. Fajnie byśmy mogli zarekrutować, ale nie. O, no to trudno, żeby nie, no turniej.
Jak drugi turniej wygram, one-handed, speed i damage, słaby damage, ale zobaczymy. Kurde, ole wyżynam, ty to jestem teraz normalnie. Ja nie wierzę, ale żeśmy ich wycięli, same heady. Wow. Ja no, rozkręciłem się, coś pojawiło w tych turniejach, jakoś dziwnie aż. Yeah. Zimna krew. No i tak to ja mogę walczyć. Tak to ja mogę walczyć. Piękniusio. Ale renomy, ale wszystkiego. Cudownie. W pobliskich wioskach już wiedzą, że Sir Misiaczek to zacny rycerz. Słabo tu z rekrutami na linii frontu. Bardzo słabo, ale zobaczymy, może coś się uda. Dobra, zobaczymy jeszcze jedną rzecz. Co tam się podziało? Jest C. To lecimy. Lecimy po nią i lecimy zrobić karawankę, żeby zarabiać. Trzeba zarabiać. I lecimy od razu na front. Grubo się tu biją. Idę im pomóc, oczywiście, żeby nie było. Dawać ją. Spoko, tawerna. Dawać. 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 Karawan, better karawan. Dawaj, better karawan. Mam nadzieję, że się uda. I lecimy po rekrutów i na front. Się tłuc. Tam się nic nie dzieje złego na razie, to dobrze. Nasi w natarciu. Nasi w natarciu to mega cieszy. Chyba nic tak bardzo nie cieszy. No i praktycznie zero volunteerów. To też mega cieszy. No i nie ma lepszych jednostek, a tu też nie ma, bo splądrowani są niestety. Ja nie wiem, czy ja im też zaraz jakieś wioski nie splądruję, bo mnie zaczynają denerwować. Tu jakieś większe armie, tamci znowu nie dali rady. Dobra, jedźmy zobaczyć, co tu się dzieje. Co tu jest grane. Bo mi się wydaje, że tu ktoś będzie się czaić na pewno, oprócz Forest Bandytów. A jak się nikt nie będzie czaić, to ja nie wiem, czy ja tutaj tej wioski nie najadę, po prostu nie spalę dla zasady. Przecież nie, bo tam nie będzie jak uciec z tej wioski, bo widzę, że tu takie góry wszędzie i te sprawy. Dziwne, że tu nikogo nie ma. Dobra, tu pojedziemy to spalić. Jadę spalić im wioskę, bo mnie zdenerwowali. O, jakiś lordzik. Zrobimy. Dawaj, dawaj. O, dwóch.
Pięknie. Do boju. Co nam się za mapa trafiła, jakaś taka trochę dziwna. Dobra, wszyscy za mną. Ty już to jakieś wysłali. Łuczników konnych wysyłacie dziadygi spoczo. Dawać w nich tam. Dobra, postrzelajmy sobie trochę. Ładny ostrzał leci. Zdarzy nadzi. Pięknie wyrżnięci w pień, cudownie. Jeden tylko nam zginął, we are my prisoner now. Dawać prisonersów, piękniusio, milusio. To jest to, co ja lubię najbardziej. Dobra, mamy tą armię i tak mi się wydaje właśnie, że chyba tu pojedziemy sobie splądrować to, żeby nie było, ci tu ten zamek robią. Zanim kogoś zarekrutujemy, dobra, tych tu jeszcze rozjadę. Dawać, gonimy, dawaj, 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 gościu, pięknie. No i dogoniliśmy, cudownie. Dobra, tu nie trzeba żadnej taktyki. Po prostu czarcz. Dużo łuczników mają, muszę powiedzieć szczerze.
Ja już myślałem, że ich nie trafią. Dobra. Teraz już macie przerąbane. Bo moi bataniaci nie odpuszczają, a jeszcze w lasach to już w ogóle nie odpuszczają. Ładnie, żeśmy ich tu stratowali. A my trafili. Dużo łuczników mają, muszę przyznać. Mocne mają te armie. Silny przeciwnik dla nas ogólnie. Nie są słabiakami, można powiedzieć. Mają dobre zbroje, dobry defense, tak dalej. Radzą sobie naprawdę. Piękne zwycięstwo znowu. Trzech nam tylko padło, subcio. I kolejne do więzienia. 60 więźniów, nie mamy tyle możliwości. Wszystkich. Oprócz tych, co na nich nic nie dostaniemy, czyli po prostu rekrutów. Ale naszych tutaj naprawdę dużo adwęcło. No i lecimy zarekrutować zaraz znowu. Cudownie nam to idzie. Chociaż żeśmy zajechali tak naprawdę strasznie daleko na terytorium wroga. Musimy uważać, bo ktoś tu się może zaraz przyczaić. Widzicie, jedzie tam jakiś lordzina. 110, kolejny lordzina. Jakaś armia jest zrobiona. A my lecimy na szybciocha. Nie ma nikogo ciekawego. Pandziorno, jakieś chcą się dołączyć. Takich rolników to ja nie potrzebuję w mojej drużynie. Kolejne armie wyruszają. Dużo się tam dzieje na tym froncie, muszę powiedzieć. Mamy mało hapsów. Sami słabi rekruci. Dobra, tawerna. Kasiurka się zgadza. Zobaczmy, czy mamy jakichś fajnych rekrutków do wzięcia. Czy nie ma za bardzo nikogo. No, ciężko teraz zauważyłem. Jadę do tego mojego zamku jeszcze zobaczyć, co oni tam robią ciekawego w tym moim zamku. Zobaczmy, co tam się dzieje, czy coś tam w ogóle robią, czy tam nic nie robią, czym oni się tam zajmują. Nie, nic od niego nie będziemy mogli tu zrobić, szkoda. Myślałem, że można z nim będzie zagadać, żeby trochę rzeczy pozmieniać, ale widzę, że się nie da. Dobra, tutaj naprawdę wszystko się ładnie robi. Dajemy trochę kasiurki, baraki, wszystko. O, żeby mnie płacić za garnizon. Tak, z kolektor, to. Okej. Wszystko pięknie idzie. Jedziemy na front.
Jedziemy na front, będę wycinać tam młodych lordów, gonić, ścigać. Nie, no chłopie, bez przesady. Znowu? No to jest mały przypał. Jest malutynieczki przypał. Niestety. Jeszcze tylko brakuje, mam nadzieję, że Flandianci nie będą chcieli się tu przyłączyć. Ci korzystają z tego, że no niestety walczymy tutaj ostro. Więc jakby chcą ten moment wykorzystać, tą chwilę dla siebie. Co mogę powiedzieć? No nie jest za ciekawie niestety. Nie jest ciekawie. O, fine steel, ale i tak słaby. Dobra, zobaczmy, co oni tu mają do zaoferowania pod kątem tej zbroi. Ile by ta zbroja kosztowała? Jakiś lepszy łuk longbow? To mamy już taki łuk, to już nic lepszego. A jakie my mamy arrowy? 32 arrowki, 3. Samo. Dobra, żarcia możemy naszym też dokupić, bo tu mam dużo żarcia bardzo. Lecę po rekrutów, no i teraz tu już w ogóle musimy lecieć na front, bo już tam nam palą wioski. No ciężko, ciężko, bo mieliśmy już fajną linię frontu, naprawdę było spoko. Mogę nawet powiedzieć, że było naprawdę pięknie. Było cudownie wręcz, pod kątem rozwoju. No i jest mały problem taki teraz, że... Szkoda, no bo jak nam tutaj to tak teraz idzie, ci tam znowu coś zdobywają. Ja chyba zrobię tak, że będę miał tylko 100 tego. Jak tylko będę miał... Ci tu się z kimś biją? Co oni tu robią? Czekają na kogoś. Mordełe. Dobra, jadę tam na te odległe ziemie, bo może tam będą jacyś lepsi rekruci. Zobaczmy jeszcze pęka nóg, coś tam się podziało. Nie no, tylu nam się aż nie opłaca nawet brać. Warrazor. Siedemdziesiąt jeden kadr, no nie no. Dobra, no nic mnie na razie lepszego nie stać, bo nawet ta zbroja, jakbym chciał lepszą kupić, to jej też nie kupię, bo nie stać mnie na to niestety. Mój helmet taki drogi. Wow, crowned helmet. Ale piękny. O kurde, no to powiem wam, że muszę zbierać pieniądze. Kurde. Nie no, coś cudownego powiem wam. Coś wspaniałego naprawdę, tylko nie stać mi. Nie, musielibyśmy coś tutaj zrobić, żeby mieć więcej pieniędzy. Bo na razie jesteśmy na dosyć sporym minusie. I ja muszę tylko, wiecie co, zobaczyć, jak te moje biznesy tutaj chyba idą. Będziemy musieli zobaczyć w ogóle, co my tu mamy w tej dyplomacji, nic ciekawego. Brakuje mi jeden punkt, żeby coś tam w ogóle zgłosić. Nasze ziemie dobrze prosperują. No i te biznesy, Pottery Shop w Penkanuk, chyba zmienię to na coś innego. Na browar.
Co wy tu w ogóle macie w tym pękanu, w tych wsiach? Wszędzie jest klej, ale strasznie słabo to idzie. Grejpsy też mają, to wina by można było robić. Nie, durn. Gdzie jest durn w ogóle? Tu, aha, dobra, klej. Grajcen, to tu. Co wy tu w ogóle macie? Też klej. Ale nic to nie daje, więc dobra, zobaczymy jak będzie z browarem. Oblężenia jakieś tam są, muszę jechać na front jak najszybciej. Mówię, chciałbym też jeszcze wyczaić jakichś fajnych rekrutów do mojej armii. Lepszych. No i wtedy możemy już jechać. Oż mordę. Ale tam się dzieje. 37 lutersów, dawać ich. O, kurde, ile oni ludzi złapali. Nieźle ich tam połapali, dużo. Ale spoko, pięknie. Coraz więcej czempioników, jadę tutaj też im pomóc. Januariory. Nawet nam relacje pozrastały wszystkie pięknie. I co, jacyś lepsi rekruci? Nie ma. Dobra, nasze karawany, armie jadą, wszystko jedzie. Oż mordełe, co tu się dzieje? Ci ortysy odzyskali. Tam nam palą wsie i wszystko. Dobra, lecimy. Lecimy na front. Nie ma to tamto. Trzeba sobie jakoś radzić i muszę kasiurki nazbierać dużo. Przyda nam się bardzo. Tym bardziej na froncie można zarobić, więc jadę. Jedziemy, ile fabryka dała. Dobra, making peace. Jestem na tak. Pięknie, nie no, nasz król naprawdę myśli. Naprawdę myślą tutaj u nas, pięknie, ładnie. Bo odebraliśmy im sporo ziemi, sporo wszystkiego. Naprawdę ładnie to wszystko poszło, piękniusio. No i teraz możemy tu zraszować już na spokojnie wroga. Jadę tam tylko po tych lepszych rekrutów. I jedziemy na Nordów. Muszę tylko wziąć na szybciocha. Zrobić jedną magiczną rzecz. Tylko jedną rzecz potrzebuję zrobić. Wziąć i zebrać armię. Zbieram armię i jadę przejąć od naszych Sturgiansów. Jadę przejąć tutaj ziemię. Trochę mnie to będzie kosztować armii, ale rewel. Jedziemy po rewel. Jadę po rewel. Mam cichuteńką nadzieję, że nam się uda go przejąć. Zobaczmy jeszcze, czy tu będą rekruci. Jak ich nie będzie, to jadę na rewel. Jest jeden gościu, pięknie. Pięknie. I jednego gościa musimy wywalić. Spoczo. Zaraz zobaczę, co muszę, żeby zebrać armię. Jadę im tu pomóc tym naszym, bo są pod oblężeniem. Także jedziemy ścigać wroga i od razu jedziemy też na rewel. Ile nam będzie potrzebne na zebranie armii? O, 24 kosztują, tylko oni są dobrzy. Ja ich wykorzystam niecnie. 18. Gryndorka też by można było wykorzystać.
Dobra, raczej mi się wydaje, że damy radę, ale jedziemy pierw tutaj pomóc im. Co tu się dzieje, co tu są za armie, jedziemy pierw pomóc, a potem będziemy się przejmować resztą. Trochę nas tu próbują jechać. 600 osób. Dużo. 600 nie porobimy. Ciekawe, ile w Rewylu mają tam, kurde, kwarców. Jedzie tu armia. Mam nadzieję, że nie jadą tutaj, to ja im pomogę. Panie, jakbyście tu przyjechali, to ja im pomogę. Od razu im pomożemy. I prisonersów już nie mamy żadnych. O kurde, ci nas tu naprawdę ostro atakują, widzę. Kolejna armia się zbiera. Co wy to robicie? No na 600 nie dam rady, ale jedzie tu nasza armia. Tutaj bronić jedziemy. Jadę im pomóc. No chodźcie, damy radę razem. Razem damy radę. Ole armia. Nie no, będzie mega bitka. Ile by mnie teraz tylko nie zostawili na pastwę losu? Nie zostawią mnie. Dobra, narobiście. Ale bitka. No, powiem, siły wyrównane. Będą duże straty, niestety. Oni mają mega dobre armie. Dobra, my te wzgórze zajmujemy. Jako niezależny oddział z flanki pójdziemy. No, jest tu Holender. Onward! One man, move out!
Ale ich tu jest, ale mam siły. Dobra, muszę im pomóc tym naszym. Ale bitka. Kuźwa, dostałem uszczepę w plery. Bez przesady, dwie dzidy we mnie aż pili. Skubańcy. No i można powiedzieć, że mój oddział tutaj zrobił robotę. Jest jeszcze trochę tych wrogów, powiem szczerze. Do boju. Tam biegnie ostatni oddział. Ale moje ładnie strzelają. Nie no, mocna armia. Powiem wam, to mocny przeciwnik. Mają te zbroje. Mają te tarcze, dobrze się bronią. Patrzcie, ja takiego damage'a zadaję, a muszę 2-3 razy uderzyć, żeby zabić. Dobra, tam się szeganiają ostatni. Dawać, zabijamy gościa. Ale bitwa, ale renomy. Ale są zadowoleni, że im pomogłem. Raz. Dwa. Ho, ho, ho. Praktycznie wszyscy awansowali. Kurde, ile adwenców, to aż głowa mała. A więźniów to już w ogóle mam tyle, że ale będzie jakaś urki, pięknie. Nie no, zacna bitwa. Dobra, muszę teraz tak. Więźniów. Mały tradzik. Pyk. Coś macie ciekawego tu? One handed. O, 80. Trochę dłuższy. Nie się o 25 tysięcy. A, nie mają tyle pieniędzy. O kurde. To muszę coś wziąć ciekawego. Zobaczmy, co tu mają do zaproponowania w takim wypadeczku. Co wy macie mi do zaproponowania? Ale łuk piękny. O! 26 tysięcy tylko. A nie. 263 tysiące. Taka mała różnica. Jak mówię, taki tani, taki fajny łuk. Czy wiem, o co chodzi. Dobra, to weźmy tak. Co my tu możemy kupić? Mita na pewno dużo, masła dużo, oliwek w cholerę, grapesów dużo. Na pewno się przyda. Piwo bierzemy całe praktycznie od was piwero. Dobra, teraz już nam żarcia nie braknie. Masło też. Sera dawać też. O nie, nie damy rady tego mówić wszystkiego. Chyba mnie trochę poniosła fantazja. Jeszcze za dużo.
Pięknie. Piękne zwycięstwo, piękna sprawa. Trzeba jechać znowu po rekrutów niestety, ale takie jest życie. Ładnieśmy to wywalczyli, ładnieśmy naszym pomogli, można powiedzieć, że no, bitwa pierwsza klasa. No i tamten drugi zamek nam przyjmują, co nie jest miłe. Atletyka, pięknie. No shield, dobra, 10 faster movement. Nie. O, image. Pięknie. Co my tu mamy? O, relacje. Spoko, relacje są spoko. No i teraz by trzeba było skilla zrobić sobie. Teraz zróbmy sobie skilla w one-handed. Super. Chyba karawana ma problem. Nie, bo tam przejedzie tamtędy, dobra. Jedziemy, powiem wam, że... Dobra, musimy rekrutować kogo popadnie, bo... Każdy człowiek się liczy teraz. Strasznie nas osłabili. Przewale tu jadą. Jadę tam jak najszybciej. Zarekrutować. Zobaczmy tu, co tu będą za rekruci. Może też jacyś fajni. Słabiuteńko. Słabiuteńko. Jadę po rekrutów. Zaraz jadę tam moim pomóc. No i będę wzywać raczej tutaj armię, żeby jechać. No i lipa, no nie ma nikogo lepszego. Jadę na te moje wioski, jedziemy szybko zarekrutować i wracamy na front. Postaram się zebrać armię i postaramy się revel zdobyć. Bardzo by było fajnie zdobyć revel. Także ja wam bardzo, bardzo dziękuję za zobaczenie tego odcinka. Dzięki za wszystkie łapki w górę, dzięki, że jesteście, dzięki, że oglądacie, dzięki, że wpadacie. Bardzo miło, zobaczcie sobie, wojna się zaczęła na bogato i już rekrutów trudno zdobyć. Jeśli tych bandziorów złapali, to też bym się cieszył, bo bandziory by nam się przydali do armii, żeby wcielić jako łuczników. No nie ma w ogóle lepszych rekrutów wcale. Będzie się działo w następnym odcinku. Na pewno postaramy się gdzieś tam zadziałać, pojechać na revel i coś tam więcej ugrać. Czy nam się uda? Zobaczymy. Na pewno będę chciał to zrobić. Czas pokaże. Trzymajcie się!